Macie? Mam go, pa! Git. Jakiś Jutek podjechał pod policję centralnie, żeby się pośmiać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną młodszy aspirant Łobuzowski. Zgłaszam się na służbę. A to jest kolejny odcinek z Emergency Hamburg, czyli serwer, który ostatnio wam się bardzo spodobał, szczególnie jak wydałem sporo robuxów na kupienie rzeczy i nowych funkcji. Także dzisiaj będziemy przeszkalać Łobuza do pracy jako policjant. Ogólnie prawdopodobnie kilka kolejnych odcinków będzie ze szkolenia Łobuza w różnych pracach, zawodach. Więc wiecie, dzisiaj na spokojnie, aczkolwiek jak wiemy, na serwerze nigdy nie jest spokojnie. Emergency Hamburg. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Drogi Łobuzie, proszę tutaj podejść i trzeba zacząć zmianę. I w tym momencie ja w sumie nie grałem jeszcze jako Traffic Police. Na niego trzeba 800 expa chyba zarobić, ale mógłbym zagrać. Payment 1-1, body armor 35. Ten też ma body armor 35. Undercover ile ma? Też body armor. Dobra, 1-2 ma payment lepszy, ten undercover, ale ja będę traffic policem dzisiaj. Będę wyższym stopniem po prostu do ciebie, więc wybierz sobie tego pierwszego po lewej, bo to jest jedyny dostępny już dla ciebie. Tak. No i młodszy aspirancie, dzisiaj ze mną będziesz jeździł, w takim razie młody. Dzisiaj ze mną jeździsz. Także chodź tutaj młody, pokażę ci szatnię. Tutaj po prawej stronie mamy szatnię. W tej szatni musisz wejść, sprawdzić sobie szafkę i wyciągnąć rzeczy, które jesteś w stanie tak naprawdę wyciągnąć. Więc na pewno Glock 17. Jeżeli możesz, to radar gun. A co jeszcze możesz, to też wyciągaj. Ogólnie 1000 expa trzeba na MP5, to tego jeszcze nie mam, ja mam 839. No ale ja będę miał na przykład tasera, z którego będę próbował strzelać do podejrzanych. No i stop sticky, to jest bardzo ważna rzecz, bo tym się powinno spamować. Ogólnie jest taki trochę metagaming policjanta w tej grze, nie? Bo policjant ma ciężko zatrzymać podejrzanego, który ma szybszy samochód. Ale stawiając te stop sticky na każdym samochodzie, na którym się da, liczysz, że trafisz na złego. Ogólnie, nie? Na tym to polega. Aha. Że liczysz, że trafisz akuratnie na przestępcę. Strzelasz do wszystkich. W sensie, jak strzelasz z broni do kogoś niewinnego, to dostajesz na minus expa, więc to jest niefajne. Ale ogólnie. Ale tym stop stickiem tego się używa bardzo często do wszystkich, no bo liczysz, że trafisz na podejrzanego. Ty masz teraz co? Broń chyba tylko, nie? Glocka masz. Mam broń, suszarkę. Znaczek lizaka policyjnego. No dobra, to tak. Broń i suszarka to są rzeczy, które ci będą potrzebne dzisiaj. Kajdanki, latarka. O, bardzo dobrze, no to kajdanki też ci będą potrzebne. O, ten ma w ogóle jeszcze, to też muszę kupić kiedyś tych A to już jest ten chyba. Specjalsów tak? Muszę, wiesz, kupić, to trzeba. Ja mam jeszcze undercover kopsa, którego też kupiłem. Tu się samochody bierze, ale to ja wezmę jeden dzisiaj. Dobra. Chciałbym ci jeszcze powiedzieć, że pod telefonem, jak tab sobie przytrzymasz, to masz takie koło wyboru jak w GTA. Przytrzymaj tab. Tak, jest. Więc tu wybierasz rzeczy. Wybierz telefon. Wybierz sobie telefon. I tam jak wejdziesz w zakładkę policja na telefonie, to masz coś takiego jak security cameras, to możesz sobie na kamery różne wejść i zobaczyć, co się dzieje w różnych miejscach. To się czasem przydaje, jak wiesz, idziemy w parę osób, no to wtedy jedna osoba może faktycznie na kamerze jubilera obserwować, co się tam dzieje. Ale na czerwono masz też zapisanych ludzi, którzy są poszukiwani. Więc widzimy, że Ismax 901, Boxy by Floxy i jeszcze Clara tu Baby Personal. To są podejrzane osoby, można sobie je nacisnąć, wtedy zobaczysz ich blachy samochodu. I co tam zrobić? Najważniejsze, żeby trafić ich. I ponoć jak się zna blachy, to można wpisywać na górze i się powinno też wyświetlić. Czekaj. Haha kuku, haha kuku 22. Ale nie widzę tego jakoś, że mi działał. Haha kuku 22. A nie, działa. Jak blachy tam wpiszesz na górze w telefonie, nie? W tej zakładce policyjnej, przy czym musisz po spacji wpisywać, na przykład haha spacja kuku spacja 22, to ci pojawia gość, nazwa gościa i czy jest podejrzany. I w ten sposób ty będziesz też dzisiaj sprawdzał na przykład, czy jest ktoś podejrzany, nie? Na serwerze. To jest twoja misja na dzisiaj. Bardziej ty dzisiaj będziesz właśnie sprawdzał i pomagał, niż strzelał do ludzi, nie? Żebyś expa na minus nie zgarnął. Jeżeli chcesz wyjść z telefonu, to też tab przytrzymaj, daj se pięść i gituwa. A,
No i okej, może jestem gotowy. Tak, dobra, super. To teraz tak, jeszcze jakiś samochód muszę. Niestety te samochody też dużo expa wymagają, policyjne, do zgarnięcia, więc my pojedziemy, no kładem to może nie. No nie. Pojadę, no może takim podstawowym pojedziemy sobie policyjnym. Mam jeszcze elektryka policyjnego, ale pojedziemy zwykłym takim podstawowym dzisiaj. Także to jest twój pierwszy dzień pracy, więc na spokojnie. No i co? Z Wolfsburgiem pojedziemy. Tak, będziemy jeździli sobie takim pięknym samochodzikiem. Zresztą zdajesz sobie zapewne sprawę, co to jest za samochodzik. Tak, dokładnie. O, no i to jest nasza ogólnie podstawowa rzecz. Tutaj teraz, na tym czacie po lewej stronie, zaznaczają się różne rzeczy. No i jak naciśniemy sobie na The Farm Shop Has Been Robbed, to nam się powinna mapka zaznaczyć i powinniśmy wiedzieć, gdzie mamy jechać, więc tam sobie pojedziemy. Bo to dostaliśmy, dostaliśmy zgłoszenie, że sklep właśnie ten farmerski jest okradany i że warto tam wskoczyć. Jednak zazwyczaj, no zanim my dojedziemy z jakiegoś daleka, no to... ludzie są już, daleko stamtąd. No ale to wiesz, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby nawet podjechać, sprawdzić, czy faktycznie coś się tam dzieje i wiesz, i pomóc, nawet nie wiem, jeżeli ktoś zostawi jakąś kaskę na podłodze, to żeby ją podnieść i zabezpieczyć do wody, no różne są, wiesz. No, dokładnie, to jak w prawdziwym życiu. O, ktoś wzywa help me police. Jakieś odciski palców. Dobra, pytanie brzmi teraz, bądź przygotowany na to, żeby blachy sprawdzić gościa, jasne, bo jeżeli będą jakieś blachy widoczne, no to od razu ci podaję, jeżeli będziemy widzieć, ewentualnie ty je zobaczysz i trzeba wpisać. Dobra, podjeżdżamy pod farm shop, jak widać nie widać żadnego samochodu, możemy zabezpieczyć pozycję, ja biorę tasera do łapy już. Dzień dobry, halo, mamy tutaj kogoś, halo? Proszę uważać, nie ma nikogo. Dobra. Może w lodówkach. Nie ma, ale widać, że okradli farm shopa. No, o, jednego banana zostawili, a nawet dwa. No, to nawet nie oni, oni kradną tu pieniądze z kasy, wiesz. Wiesz co, jak ktoś okrada farm shopa, bardzo często leci od razu kraść ze stacji paliw nieopodal. Także możemy to wykorzystać i podjechać trochę na niewidoku. Tylko teraz tak, stacja gdzie to było? Paliw. To jest... Okay. Tu chyba, tak, tędy i po lewo, na osso, tak, na osso jedziemy. Prosto i w lewo, nawet coś się na czerwono tam świeci, na wprost. Wiem, czerwono, na wprost, tam to może... A, za wiatrakami. To może wiatrak. Nie, dobra, podjeżdżamy tutaj, na spokojnie. Jakby tu był jakiś samochód, no to wtedy bierzemy pod uwagę, że jest bardzo duża szansa, że jest podejrzany, dokładnie. Ciekawi mnie to powiadomienie tam od jakiegoś ziutka, że help me police. Ciekawe, jakiej pomocy on szukał. Wiesz co, jedziemy w sumie, możemy tam podjechać, tak, jedziemy w tamtą stronę. Bo na Truck Company i tak chciałem śmignąć, więc podjechać możemy. A, no to jest, on stoi obok Harboru, No, także możemy na spokojnie sobie tam podjechać i zobaczymy, nie? My na razie jesteśmy taką policją bardzo stonowaną. Okej, widzę, że inny patrol tutaj już przyjechał. Już się zajął nim. A pytanie, czy się zajął nim, czy raczej, wiesz, czy nie zostali rozstrzelani na przykład. Chociaż wtedy my powinniśmy też informacje dostać raczej, jeżeli by ich ktoś rozstrzelał, tych policjantów. Co tutaj jest za pomoc trzeba było? Dzień dobry, witam. To tutaj? A, bo tutaj jest praca trackera ogólnie na serwerze. Tutaj możesz zostać trackerem i później jeździć autobusem na początku chyba, albo ciężarówką, Bus Company to jest ten od autobusu. Tutaj ciężarówką jeździsz. Tak. No, tutaj masz takie prace. No bo tutaj tak, możesz zostać policjantem, możesz zostać strażakiem, możesz być medykiem, możesz być w Bus Company, jeździć autobusem, możesz jeździć ciężarówką, możesz kraść. To tak natywnie, wiesz, kraść można, dobra, wyłączam światełka. Tutaj się na przykład wysadza kontenery na statku. Aha. Ale na razie na spokojnie. Wiecie, dzisiaj jest odcinek szkoleniowy, proszę państwa. Jeżeli wy chcecie się podszkolić jako policjant na serwerze Emergency Hamburg, to skorzystajcie z... O nie. O kurczę, nic ci nie jest? Nie, jestem. Do wody spadłeś, to po drabinie. Jeżeli wy chcecie się podszkolić w Emergency Hamburg, to dzisiaj ten odcinek uznajcie za taki poradnikowy. Także możemy sobie sprawdzić tutaj ogólnie. Mamy coś takiego jak kontener. Ten kontener w tym momencie jest
zamknięty, co oznacza, że tak naprawdę każdy może tu przyjść go okraść, nie? Jeżeli ma bombkę. A bombkę się kupuje. Ogólnie na serwerze są rozsiane takie NPC-ty, których my jako policjant nie widzimy, ale to są dealerzy, którzy po prostu dealują właśnie, sprzedają jakąś broń, na przykład przyjmują od ciebie złoto później, a na statku tym zazwyczaj jest szmugler, który właśnie zbiera jakieś diamenty czy inne takie droższe szpargały. Możesz do mnie podejść na dół już i sobie odjedziemy. Na samą górę. Aha, to tam na samą górę nie potrzebujesz kompletnie. Wiesz, tutaj tylko są dwa kontenery tak naprawdę. Po lewej od wejścia i na prawo od wejścia. Jakby na tych prostych. Dwa takie kontenery kolorowe, które jak mają kłódkę, to oznacza, że możesz ją zniszczyć i okraść, a jeżeli są zabite dechami, to znaczy, że się respią, nie? Że tam parę minut zajmie, zanim się zrespią rzeczy. Czyli, że już zostały okradzione kiedyś, tak? Tak, tak, tak. No, że ktoś okradł niedawno po prostu, więc... Tak samo jak teraz byliśmy w farm shopie i kasa była otwarta, więc jak ktoś chce ją okraść, to musi chwilę poczekać, aż się od nowa, wiesz, zrespi wszystko. A. Rozumiem. Także tak to mniej więcej działa. O, tutaj po lewej stronie jest dealer na przykład, nie? Tu o, tak wygląda dealer. Co, może nie możemy go zatrzymać? No, my jego nie, bo to jest NPC, ale do niego podjeżdżają ludzie często. Na przykład policja też stosuje takie metody, że podjeżdża i kampi przy dealerze, nie? Po prawej masz automat z jedzeniem i piciem i je też można okradać. O, backup jest potrzebny, jedziemy. Od razu dostaliśmy wezwanie dosyć blisko na... O, jeszcze możesz pracować jako pomoc drogowa, o, w tym ADAC. To jeszcze jest też praca. No to możesz holować samochody na przykład, nie? Tego typu rzeczy. Dobra, jedziemy pod prąd od razu. Ale ktoś wzywa naszą pomoc tutaj, więc jedziemy. Nas jest dwóch w razie czego, mamy dwa pistolety, wiesz. Mamy słabą broń, no bo pistolet to jest najsłabszy rodzaj broni ogólnie, ale... Dobra, no co tu się dzieje? Coś. Dzień dobry. A tutaj już jest zatrzymany chłop, odstrzelony typ. Aha. Możesz sprawdzić, co się tam dzieje w ogóle. A, to jest poszukiwany gościu. Okay. Tak? Dwie gwiazdki, tak, poszukiwany gościu to jest. Dobra, jak to stawić? Patrzcie. Nie mogę tego stawić zawsze. Jak to powinienem dobrze, poprawnie postawić, żeby to faktycznie się zaliczyło. No nie umiem tego stawiać, no nie wiem, nie wiem. I tutaj teraz na przykład przydałaby się pomoc drogowa, która mogłaby ten samochód zebrać. No tak, tylko to twoje nie zatrzymuje w żaden sposób, nie? A moje, mój stop stick na późniejszym poziomie, którego sobie odblokujesz, on rozwala koła w samochodzie podejrzanym. Dlatego ludzie to abuzują jako policja, nie? I to jest jedyna taka metoda do zatrzymywania tego. Czekaj, ja sprawdzę na telefon. Kolejny. Emergency, ADAC-a nie ma żadnego w tym momencie niestety. A ADAC teraz by się właśnie przydał po zgarnięcie tego samochodu, odholowanie go. Niestety na serwerze w tym momencie nie ma nikogo. Czyli co? No właśnie o to mi chodziło, że czyli na nikogo nie ma. Dobra, bo ktoś tutaj pozycję swoją dał. Nie wiem dlaczego, o co chodzi, na ADAC-u i też. Tu w prawo. Aha, tam stoi policja. No, no tak, tylko właśnie nie wiem, co dało to znaczenie, tak. Ej, powiem ci, że jakoś tak, 13 policjantów na serwerze i nie ma włamań żadnych, mam wrażenie. Powiem ci, trafiliśmy jedno, chyba na najbardziej peaceful serwer, jaki istnieje. Naprawdę. Nic się nie dzieje, my jako policjant nie mamy nic, jako policjanci nie mamy nic do roboty. Tak naprawdę wyjątkowo. Możemy... Tak, wyjątkowo, i to naprawdę wyjątkowo, bo zazwyczaj jest taki młyn, że wiesz, nie wiesz gdzie ręce włożyć od tej roboty całej. Możesz ten, popatrzeć na telefonie, na tej apce, może na kamerkach coś widać. Możesz te security kamery odpalić i się dowiedzieć. O, tutaj też ADAC by się przydał. Dzień dobry, witam. Mogę podwieźć pana? Wyjeżdżę. Mogę pana podwieźć? Proszę tutaj do mnie. Nie, to nie, łaski bez. Okej, okay. Przez zamknięty przejazd kolejowy. Ty, to może być jakiś podejrzany typ. Bo go policjant już ściga. Patrzę. A, o kurczę, pociąg. No i dupa. Czekaj, przejdziemy teraz, okej. Okay. Policja po prawej stronie jest.
ścigają dalej typa, tylko czy on jest podejrzany, czy po prostu policjant z dupy go łapie. Gdzie on pojechał? Tu po lewej. O kurczę, ale mnie śmignął. Chłop. Kogo my szukamy? W lewo, w lewo, jakiś ziomek jedzie. Ucieka policji, więc wydaje... Nie, ten. A, ten. Nie mogę zobaczyć numerów. Sprawdź numery, kurczę. A. Zobacz, kto jest podejrzany jeszcze, na czerwono w ogóle. Dori, HHFE73. HHFF, tak? F. Tak, jakiś Dori. No, 7451. To jest HHMS63. Dobra. I jakiś Vibeo. Dobra, on dostaje mandaty w tym momencie. No 100% dostaje mandaty. Tylko kim on jest? No i to jest ten minus, że nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy go jak zatrzymać. No patrz teraz, jaki ma numer. Jakie ma blachy. PZ92. Jest podejrzany czy nie? Nie. Ale może okraść za moment. Dobra, zabezpiecz tutaj okolice. Dobra, jeżeli przejedzie tędy, to rozwali sobie koła. Na tym. Aha. No ale nic, nie było kradzieży w ogóle. Nie było żadnej kradzieży. Ktoś okrada automat z jedzeniem w okolicy. Jedziemy tam. Czekaj, bo on, dobra, on jest tutaj zabezpieczony, jubiler. Dobra, ktoś tutaj okrada. W tej okolicy. O, pali się sklep. No my nic nie zrobimy z tym, że się coś pali. Fuel station się pali, no. Fuel station, tutaj, o, się pali, fest, ty. No ale ktoś właśnie okradł przed chwilą tego. Ktoś okradł maszynę z jedzeniem, więc... Ciekawi mnie faktycznie, kto jest jeszcze podejrzany jest na serwerze. Na Czekaj, po... O, ej, to jest teraz. 5 podejrzanych osób! Jakiś QZ... Ten Dory, Niveller. Ansame X jakiś. A ten No. A ten Alptuk to nie był właśnie ten, którego widzieliśmy? Nie, to nie był ten. Kurczę, no. Ten No 7451 właśnie okradł maszynę z jedzeniem. Haha, cool. No tak, tylko że my go nie widzimy w tym momencie, nie? Więc. HHMS63. Tutaj masz bank, chodź do banku. Dzisiaj przeszkolenie masz, więc możemy się w teorii cieszyć, że nie ma jakichś ciężkich rzeczy. Tak, tu jest safe, więc chodź ze mną do banku. Wejdziemy sobie do banku. To wygląda tak, tu możesz się strzelać właśnie. Tutaj trzeba uważać jak zwykle w banku. Tu jest wejście do safe'u. Warto sprawdzać też to pomieszczenie, bo tu się ludzie lubią kryć. No ogólnie w banku masz coś takiego, jak jest na zielono, to znaczy można okraść, jak ktoś okrada jubilera w tym momencie i musimy biec. Jubiler jest blisko dosyć. Wszystkie patrole tam jadą chyba, powiem ci. Chyba tak. Dobra, bardzo dobrze. Jesteśmy i jedziemy. Jedziemy. Pytanie kto? Patrz na blachy tego przed nami teraz. Jakie blachy? Nie mogę go dojrzeć. Dobra, proszę się zatrzymać. MS63. On nie był wcześniej podejrzany? MS63? Jest podejrzany, tak, to jest ten, co okradł maszynę. Dobra, pa, stage'owałem go. No i git. Dobra, trzeba go zakuć teraz. Macie? Mam go, pa! Git. Jakiś jutek podjechał pod policję centralnie, żeby się pośmiać. Dobra, ho tu obok mnie, zrobię nam zdjęcie, że udało nam się powstrzymać typa od popełniania zbrodni. A chodź tu jeszcze po mojej lewej, jakby. Why, chłop do mnie, co jest? Jakie why? Chłopie, dobra, jedziemy stąd, zanim nam ktoś podkradnie. Ja już widziałem, że można, powiem ci, podkradać podejrzanych z radiowozów. Tak, no bo wystarczy podejrzeć jako policjant z kajdenkami i możesz każdego tak naprawdę, wiesz, zaaresztować, nawet komuś z radiowozu. I hate you! Przepraszam, I don't speak... nawet nie wiem, jaki to język. I don't speak criminal language. No i podjeżdżasz na więzienie z takim rzezimieszkiem, musisz go znowu jakby skuć, żeby go wyciągnąć z tego. Wyciągasz sobie kajdanki, trzymasz E. Ogólnie ciężko tak, wiesz, po prostu E, dlatego ten taser jest.
trzymać i przychodzisz tutaj i oddajesz gościa. I dostaję expa za to, no. Ładnie, wiesz, stajzowałem go. Także spoko. No to jest expa. Co jakiś czas, wiesz, dostajesz za służbę samą, a jak coś zrobisz, to ja dostałem na przykład 40 za aresztowanie go. Aha. Ej, znowu, patrz, strzały są pod jubilerem. Jubiler obok nas jest. Znowu. Ja pierdziele, w nas wjechał. No chłop nagle, wiesz, w nas wjechał praktycznie. O, znowu jest ten, 8. Po prawej dealer. A no jest, stał. Dobra, o, tu jakieś dymy. W tego strzela, chłop. Dobra, wysiadaj. Jest broń. Proszę panie, strzelaj, w samochód mu strzelaj. Ja go próbuję gonić. Ja pierdzielę. Ha. Dobra, ciężko mi go będzie złapać nagle, powiem ci. Dobra, zawrotkę robi do was, przygotuj broń, będzie jechał zaraz obok ciebie ten gość. Chcę usłyszeć strzały. A, przejechał mnie. No, mnie ambulans załatwił. A, zatrzymał się. Dobra, bardzo dobrze. Dobra, zatrzymałem go tu na znaku. Jadę z nim. O, już nie. Trzeba było z nim jechać, powiem ci. Dobra, ze mną, siadaj do mnie! Łobuz! Jadę. Dawaj. Dobra, gdzie on pojechał? Prosto. W krzaki? Czy tutaj? Nie, w lewo. Jest za tym, za budynkiem jest. Siadłem. Nie, to za wolno. Siadaj, szybko. Łobuz. Jedziesz. Dobra, musimy go złapać. O, on tam na skałki wjedzie, on tam nie ma wyjazdu. A nie, dobra, wyjechał na tego, na most. Na most wjechał. A nie, ale on stąd... To jest średni wyjazd. On nie wyjedzie stąd już, powiem ci. Nam będzie ciężko... Wysiadaj i strzelaj do niego. Ile możesz. Nie można do niego strzelać, nie strzelaj w niego. No i proszę państwa, no tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze szkolenie pana policjanta. Nam pozostało jeszcze tylko i wyłącznie powrót na komisariat, żeby zebrać pieniążki i expa za dzisiejszą służbę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i w kolejnym odcinku chyba pójdziemy się szkolić jako kryminalista, żeby Łobuzik mógł też poznać, jak to wygląda z drugiej strony. I mniej więcej mógł też myśleć trochę jak kryminalista, nie? Więc wiecie, to jest też szkolenie dla policjanta. Jak myśleć jak kryminalista. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Przed nim. Dokładnie. Do zobaczenia, elo i cześć, siema.